Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Guma Play The Game. Kontynuujemy grę Beyond the Souls. Kolejny odcinek z tej serii. Tu jest jakiś cmentarz. Kości waszych przodków. Na pewno chcieliby spocząć obok współplemieńców. Mogłam uratować pola. Wiem, że mogłam. Nie obwiniaj się. Ojciec jest teraz z Shimasami wśród przodków. Jest tam szczęśliwy. A to ojciec też zginął. I babka. Tu coś jeszcze mamy, chyba. No, próbujemy tam wejść. Coś tu jest. O, takie coś jak ona ma, aj, duch, jak się idę.
Rysunki podobne, co ona rysowała. Więc podjęłaś decyzję? Wyjeżdżasz? Muszę zamknąć kilka spraw. Spraw z przeszłości. Chyba już jestem na to gotowa. Wiele ci zawdzięczamy. My i cały nasz lud. Jeśli świat cię rozczaruje, wróć do nas. Znajdziesz tu dom. Będę tęsknić. Ja też. Nigdy cię nie zapomnę, Cory. Ashki będzie tęsknić. Kiedyś przyjadę go odwiedzić. Pocałuję go, dobra, zobaczę. Hej, Jody! Myślisz, że puścimy cię stąd na piechotę? O, motorek jej zrobili? Trochę mi to zajęło, ale w końcu udało mi się go naprawić. Weź go, jest twój. Tak możemy ci podziękować. O, na kopa odpalił. O, zrobię te trofeum, nie tylko piasek. O, drugie trofeum, szamanka. Trzecie, o, trzy trofea, nigdy samotna. Gotowa? Tak. Call? Okej, okay, nagrywam. Skoncentruj się, Jody. Czy któryś z tych przedmiotów wywołuje u ciebie jakieś doznania? Widzisz coś, Aiden? Dziękuję, jest piękna. Otwórz. Jody? Wszystko dobrze? Tak, tak. Nic mi nie jest. Zobaczyłaś coś? Widziałam dziewczynkę. To jej pozytywka. Laura. Tak? Nathan? Okej, okay, przekażę. Nathan? Przyszedł jakiś Ray Clayton do ciebie. Podobno ty wiesz, o co chodzi. Tak. Zaraz będę z powrotem. A kim jest gość, który przyszedł do Nathana? No nie wiem.
A kiedy wróci? Spokojnie, księżniczko, za chwilę będzie. Trochę mi się śpieszy. Mam dziś mnóstwo nauki. Leighton ostatnio narzeka, że dostaje złe oceny, ale trzyma mnie tu, a przecież powinnam się uczyć. To z nim powinnaś o tym porozmawiać, księżniczko. Czy Nathan ostatnio jakoś nie zachowuje się dziwnie? Próbuję teraz znaleźć fundusze na laboratorium. Może właśnie tym się teraz martwi. Znasz go. Jestem głodna. Zrobimy przerwę? Też bym coś zjadł. Musimy gdzieś wyciągnąć Nathana. Do restauracji. Mam dość żarcia z kantyny. Trochę my tu gościa popytali. Hej, dokąd tu? Nie czekasz na Nathana? Nie, to tyle tutaj chyba już. No to można sobie usiąść jeszcze. Idziemy. O co chodzi, Nathan? Coś się stało? Jody, to jest Ryan Clayton z CIA. Agencja chce, abyś przeszła szkolenie wojskowe w bazie w Camp Perry. Ryan będzie twoim opiekunem. Musisz z nim iść, Jody. Dzisiaj. A co z naszymi badaniami? Pracujemy nad nimi razem. Przykro mi, Jody. Tak musi być. Nie jestem dzieckiem! Sama o sobie decyduję! Mam do tego pełne prawo! Ej, Jody, zrozum. Tak musi być. To jest dla ciebie naprawdę niepowtarzalna okazja. Zimna. Nie obchodzi mnie, co sobie myślisz. Ja nigdzie się nie wybieram. Jezu, słuchaj, panienko. Mam gdzieś twoje żałosne, szczeniackie fochy. Jasne? A teraz przestań już histeryzować, zamknij buzię i rób, co każą starsi. Bardzo posłuszna obraź, gniew. Samo wybrało. Tylko te niezbędne. Wszystko ci zapewnimy. Tego klika musimy.
nie wiązał. Nie no, mały, bać go. Tyle chyba tutaj. Dobra, tu nic nie ma. Idziemy chyba już tyle. Co, coś jeszcze? Co, tyle chyba. Czego nie może wyjść? Jeszcze tutaj coś. Dobra. Tyle? Nie, jeszcze nie. Dalej, coś dalej nie możemy wyjść. Jeszcze coś trzeba wziąć. A tu jeszcze, aha, zdjęcie. O, podarłem, o nie, to nie ta. Miałem nie podrzeć, tylko do tej wziąć, do torby. A, jeszcze tutaj, ze szafy coś. Tu jeszcze coś mamy, dobra. Zdjęcie. Okej, tyle. Dobra. Nie martw się. Wszystko się ułoży. Będę za tobą tęsknił, księżniczko. Odwiedzę cię najszybciej, jak się da.
Możesz na mnie liczyć. Wiesz o tym, prawda? Zawsze będę z tobą. Chodźmy już. Rozstanie. Kolacja. Jakiego maila? Wysłałem ci go 3 dni temu. Wiesz, ostatnio miałam problem z komputerem. A czego dotyczył mail? Kolacji, dzisiejszej, w restauracji. Nieważne, jest już za późno, więc może innym razem. Rany. Cholera, przekro mi, ja... Słuchaj, a może wpadniesz do mnie na kolację? I tak chciałeś obejrzeć moje nowe mieszkanie, więc... Jasne, ale... Może tak na 8? Okej, to ja wezmę jakieś dobre wino. Na razie. Wiem, dlaczego zepsułeś mi komputer. Chodzi o spotkanie z Ryanem. To nie jest twoja sprawa, Aiden. Robię, co chcę. Pieprz się. Pieprz się! Znów ta sama śpiewka. Nie jestem twoją własnością. Mam prawo spotykać się z kimkolwiek tylko chcę. To moje życie. Słyszysz, co ja kurwa mówię? To jest moje życie! Wiesz co? A ja akurat bardzo lubię Ryana. Jest uroczy, jest błyskotliwy, zabawny. I chyba coś do niego czuję. Tak dobrze pamiętam, co się stało w barze. Dzięki kurwa za przypomnienie! Ryan taki nie jest. Dobra. No dobra. Jest 7. Mam godzinę na gotowanie, posprzątanie, zrobienie się na bóstwo. Dobra, to sprzątamy. O. Przy okazji zjemy. Jasne. Kosz na... jest w kuchni. Tak, my lepiej pod ten. I elegancko posprzątane. Książki. I no i super.
Muszę znaleźć coś, co można przygotować w godzinę. Z tego, co mam w lodówce. Wołowina? Wygląda nieźle. I chyba nie jest trudne. Kurczak curry z pieczonymi warzywami. Trochę to zajmie czasu, ale... chyba dam radę. Pizza na telefon. O, zamówiłem pizzę. To nie będzie jakieś wykwintne danie, ale... chociaż nie pobrudzę kuchni ani nic, to jakieś wyjście. Dobra, dzwonimy po pizzę. Tak, to najprostsze wyjście, ale to chyba nieważne. Dobra, zadzwonię. Gdzie ten telefon? Tutaj gdzieś był. Słuchaj, marnujesz swój czas, Aiden. I tak spotkam się z Ryanem. Gdzie ten telefon? Gdzie ten telefon był? Jest. Musimy zadzwonić po tę pizzę. Dobra. Gdzie ten telefon? Romantyczna, dobra. Jest tutaj telefon, dobra, zadzwonimy po pizzę. Znam ten numer na pamięć. Dzień dobry, chciałabym zamówić dużą pizzę. I może Super Supreme? Tak, na 8.15. Tak. 6192 Columbus Street. Tak, 9 piętro. O, świetnie. Tak, dzięki. Szału nie ma, ale przynajmniej będzie jedzenie. Dobra, teraz spasuje się chyba. Kąpać. Dobra. Dobra, wyczujemy się. O, ten już przyszedł. Cholera. Muszę się przebrać. Tu jest szafa, dobra. Trzeba się ubrać. Co mam się ubrać? Elegancko, nie?
klasycznie, elegancko. Je ne sais quoi. No, ubierz się, ubierz. Wyglądam inaczej, ale pokażę, że odnajdę się w każdej sytuacji. Możesz dać sobie spokój, Aiden? Dobra. Ta randka odbędzie się. I koniec. Ten się dobija, czemu mu otworzyć? Idę! No, nie ma nikogo. A, ten Aiden nam zamknął. Brawo, Aiden. Świetny żart, a teraz otwieraj drzwi. Aiden! Aiden, przestań, otwieraj! To ja tu podejmuję decyzję, Aiden. Chcesz się pobawić? No proszę bardzo. Co teraz? Czekamy? Nie, tu coś mamy jeszcze. No, wszystko było przygotowane. Tu mamy wino, dobra. Gdzie ta łazienka teraz? To gdzieś tutaj? No tutaj, dobra. Okej, tutaj. Widoczki ładne. Dobra. Jezus, Aiden. Ty nic nie rozumiesz. Która to godzina? A 8, to wnet będzie już. Przestań, Aiden, jesteś taki nieznośny. Jest, przyszedł. Przyszedł ten cały Ryan. Gdzie to się szło? Gubię się w tym mieszkaniu.
Aiden wygłupia się, po prostu ignoruj go. To pizza chyba? Hej, jak tam? W porządku. Reszty nie trzeba. Dzięki. Zamówiłam pizzę. Mam nadzieję, że... Nie, lubię pizzę. Spoko. Ale tej pizzy... Miała być dużo pizza. A twoi rodzice, czy ty widujesz ich? Nie. Na pewno wszystko jest okej? Tak, wszystko gra. Aiden jest... Zazdrosny. O. Czy Nathan wyjaśnił ci naturę twojej więzi z Aidenem? Nie. Nie zgodnie. Jody, Aidenowi chyba coś dolega. Zaraz wracam. Zaświatów, skąd przyszedłeś i zostaw mnie, kurwa, w spokoju! Idź już stąd! Słyszysz mnie, kurwa? Spierdalaj! Czy on jest tu teraz? Może on nie chce, żeby... Nie obchodzi mnie, co on myśli. A czy ty... Jesteś żonaty? Masz kogoś? Nie. To znaczy, tak byłem. Ale teraz jesteśmy już w separacji od 2 lat. No i... Cóż, nie udało się. To znaczy, my po prostu nie pasowaliśmy do siebie. I każdy z nas poszło w swoją stronę. A ty? Jesteś z kimś? Nie. Mam Aidena, więc... Pytam o kogoś z tego świata. Wiesz... Aiden zawsze... On zawsze odstraszał ludzi. A może to jednak ja? Może jestem zbyt dziwna, żeby się mną zainteresować. Jesteś wyjątkowa, Jody. Aiden nie ma tu nic do rzeczy. Buzi? Przestań. Proszę. Jody, co się stało? Przepraszam. To nie twoja wina.
Coś po prostu... Coś okropnego mi się przypomniało. Spokojnie. Przepraszam. Spokojnie. Przepraszam. Kolacja. O, zdobycie trwa. Kochanka doskonała. Nocna sesja. Przepraszam, byłem totalnie pochłonięty pracą. Wiem, że jesteś zmęczona. Hej, dziś rano kupiłem ci książkę. To teraz wskakuj do łóżka, a ja ci ją poczytam. Tak, proszę. Zostawiłem ją w drugim pokoju. Może ją przyniesiesz? Ja w tym czasie dokończę pracę i będziemy mogli iść, okej? Okay? Jasna sprawa. No dobra, tutaj mamy zapis, gdzie ten odcinek zakończymy. Zapraszam na kolejne odcinki.